Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj ja Feldman. Dzisiaj chcę wam przedstawić moda, naprawdę superowego, który nosi nazwę Art of Painting Mod. Mod dodaje, już jak widzicie, możecie się domyśleć, tutaj z tyłu dodaje nam takiego jakby painta. Każdy wie co to jest paint, tylko to jest taka mniejsza wersja. Ten obrazek narysowałem sam chyba w parę sekund, więc mody naprawdę bardzo polecam, gorąco moda. Świetnie, możemy sobie dekorować mieszkanie, nasze domki. Możemy sobie robić tapety, bawić się w malarza, we wszystko, więc naprawdę mod jest super. Możemy rysować wszystko piksel do piksela, możemy rysować praktycznie wszystko. Widziałem przykłady, że Trollface, na przykład Nayan, takie wiecie, różne fajne, fajne motywy. No więc może przejdziemy na pewno do craftingu, jak się craftuje, a potem pokażę wam jak to działa. Więc tak musimy zrobić najpierw ten obraz, o coś takiego, Custom Painting, to sekundos, momentos, nie mogę mieć muzyki. Okej, takie coś robimy, Custom Painting, właśnie, normalny obraz robimy z wełny, a to robimy po prostu z papieru, to mamy, proszę bardzo, tutaj. I teraz robimy sobie tą paletę jakby z farbami, więc dajemy sobie lapis lazuli, to barwnik z kwiatka czerwonego, z kaktusa, barwnik z tego, z kołomarnicy, boni z kości, ze szkieleta i 3 deski. I nie działa. Ale łaj nie działa. Czemu to nie działa? Help! Okej, a więc w temacie na forum jest mały błąd i to robimy troszeczkę inaczej. Robimy to w ten sposób, dajemy po prostu tak samo piórko, czerwony barwnik, niebieski barwnik, bone meal, to atrament, to i dajemy zamiast 3 desek dajemy 3 logi i tak teraz właśnie działa, więc taki mały błąd, ale to nie jest mój błąd, ponieważ taki był błąd w temacie na forum, więc to jest bardzo prosta sprawa. Klikam po prostu prawym, zawsze będzie taki obraz 2x2, zawsze, nie będzie raz 1x1, nie będzie raz 2x1, zawsze będzie 2x2, więc teraz bierzemy sobie naszą paletę, klikam prawym przyciskiem myszy i tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy nasz obrazek i tu mam już narzędzia, są pędzle i tu jest kubek z farby, więc no tu może jeszcze zrobiłem wcześniej to tak, na przykład bierzę sobie ten kolor, maluję sobie na niebiesko, wziąłem sobie zielony ten kolor, taki większy pędzel, zrobię sobie słoneczko, daję sobie teraz biały, daję sobie ten pędzel, rysuję sobie na przykład, o tutaj takie, o wiecie, pochmurnie jest, tak dalej, jakieś tutaj, o cyk, potem wziąłem sobie kolor brązowy, wziąłem sobie ten pędzel i zacząłem sobie rysować tak, możecie sobie robić na własny sposób naprawdę, co chcecie sobie możecie malować praktycznie. I potem sobie wziąłem mały pędzelek i niebieski oczywiście dirt z grasem, jak widać musi być, ja to zrobię tak na szybko teraz, więc o cyk sorki, jestem troszeczkę chory, trochę bardzo, więc tak to właśnie wygląda, że sobie jeszcze drzewka, wielkie drzewa, nie wiem, róbcie naprawdę co chcecie możecie sobie robić. Mod jest naprawdę fajny, przez przypadek go znalazłem i bardzo się cieszę, że go znalazłem, ponieważ chętnie, nawet kiedyś będę grał czy coś na singlu, chętnie będę sobie grał z tym modem i dobra, to potem już wyjdziemy, klikamy po prostu escape i mamy właśnie tutaj nasz obraz. Możemy sobie malować naprawdę wszystko, robimy sobie tak, bierzemy sobie kubek, robimy sobie na przykład na przykład pomarańczowo i na przykład sobie na pomarańczowo i naprawdę co chcecie, tylko możemy sobie napisać LOL. Macie różne pędzle, grube, małe, chude, więc wszystko jest fajnie. To jest będzie na tyle z tej modyfikacji, mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli jesteście artystami, dodajcie film do ulubionych, a jeżeli nie, to i tak dodajcie film do ulubionych, bardzo się z tego cieszę. Oczywiście łapki jak najwyżej w górę i komentujcie oczywiście, jeżeli wam się moc spodobał. No i cóż, czekajcie na kolejne filmy i subskrypcje.